Cześć, chciałem Wam pokazać, jak działa regulacja, którą właśnie zaimplementowałem u jednego klienta, polegająca na regulacji położenia zaworu mieszającego w układzie centralnego ogrzewania. Jeżeli do podłogówki stosujesz siłownik mieszający, który miesza odpowiednio ciepłą wodę wychodzącą z pieca w kierunku, prawda, ogrzewania podłogowego lub z powrotem na piec, to może stosujesz zawór trójdrożny, to się nazywa zawór, i na nim jest wtedy zamontowany często siłownik obrotowy. Jeżeli właśnie masz takie rozwiązanie tej firmy, to możesz bardzo łatwo dzięki mojemu rozwiązaniu utrzymywać zadaną temperaturę zasilania wody, która będzie wchodzić na podłogę. Wiemy, że ta temperatura powinna być rzędu tam powiedzmy 29 stopni. I teraz mój klient wybrał sobie, że chciałby mieć tą wodę zasilającą 29 stopni. Obecnie temperatura mierzona dla tej wody wynosi 29,3. Bardzo małe ruchy lewo-prawo powodują odpowiednie takie ustawienie zaworu mieszającego, aby ta temperatura wody, która idzie na podłogówkę, była na odpowiedniej temperaturze. I mamy zadane 29, idzie teraz 29,3. Jest to realizowane za pomocą dwóch silników zasilanych z double switcha. Odpowiednio tu jest zasilany CW, a więc ten, który wraca zgodnie ze wskazówkami zegara przez kilka dosłownie sekund i odpowiada nam za zwiększenie grzania, lub w drugą stronę, w lewo, który załączany jest też odpowiednio na 2, 3, 4 sekundy i wtedy obrót następuje tego zaworu w lewo, powiedzmy kolejne tam 2-3 stopnie. Mówię tutaj o stopniach kątowych. Regulator, który się tym wszystkim zajmuje, jest to regulator PID, który mam tutaj właśnie w swojej ofercie, który jest bardzo rozbudowanym regulatorem. Może także nie tylko sterować zaworem mieszającym, ale pompą, która ma regulowane obroty, odpowiednio zastępować jakieś regulacje jasności, dimera. Może to być wentylator, może to być siłownik, który uchyla okno, wszystko jedno. Ja teraz wykorzystuję właśnie te sterowanie dwoma silnikami, czyli te, które pozwala na sterowanie zwiększając lub zmniejszając jakiś przepływ, w tym przypadku temperaturę. No i efekt możemy zobaczyć sobie teraz tutaj, gdy podejrzymy wykres temperatury. Już, prawda, tutaj było 20, ile tu jest? 28,8, następnie 29,1, teraz 29,3. To jest dokładnie ta temperatura, która tu się pojawia i już jest ustabilizowana. Tak więc od momentu załączenia, w tym momencie był 17:29, no tu jest 15 minut później. 15 minut później już dokładnie znalazł tą temperaturę z dokładnością, jak widzicie, do 0,3 stopnia i już będzie ją trzymał. Układ regulacyjny, który za tym oczywiście odpowiednio zareagował, popatrzmy na rozkład znowu godzinny. O, w tym momencie jak wystartował, zwiększał, czy też znajdowywał może położenie serwomechanizmu, który jest mieszający, i znalazł jego, widzimy tutaj, stabilność, więc nie mamy ani przeregulowania, ani oscylacji. No, na poziomie wysterowania tam 92 to są procenty. 92, tutaj jest 88, tu jest 90, a więc ta regulacja bardzo ładnie tutaj szybciutko zadziałała, wszystko się ustawiło i ustabilizowało, i teraz jak piec będzie zwiększał lub zwiększał swoją wydajność, no to on cały czas będzie odpowiednio minimalnie ten zawór obracał. Tak prawdę powiedziawszy, to ten siłownik jest tak mało obracany, że jak popatrzymy na niego w rzeczywistości, to słychać, że silnik chodzi, ale to załączenie może następować na dosłownie 1, 2, 3 sekundy, więc prawie w ogóle nie widać tego ruchu. Nawet byłoby nam trudno ręcznie tak obrócić dysk delikatnie w odpowiednią stronę oczywiście tą korbę, żeby na przykład spowodować zwiększenie lub zmniejszenie na przykład o 0,2 stopnia Celsjusza. Ile teraz mamy? 29,3. Jeżeli jesteście zainteresowani, to piszcie do mnie. Ja ten produkt na swojej stronie internetowej, tu jak się wybierze, można go znaleźć. Nazywa się to właśnie regulator PID, PWR i CCW. Ten plugin, można tak powiedzieć, tego rozbudowanego regulatora.
można go ode mnie kupić, można też poprosić mnie o zdalne wdrożenie. Oferuję też go w sprzedaży w 3 ratach po 200 zł co miesiąc. Ten jeden regulator obsłużyć może aż do 5 różnych systemów, czyli można nim regulować tutaj temperaturę podłoża, czy temperaturę zasilania wody do podłogówki. Tym samym regulatorem w tej samej cenie możecie regulować sobie położenie rolet, które się zmieniają automatycznie względem oświetlenia w ciągu dnia, jeszcze nawiewu jakiegoś i tak dalej. Do 5 urządzeń. Gorąco zachęcam. Jakbyście mieli pytania, to proszę, piszcie.